Naprawdę nie interesuje cię polityka? Nie interesuje cię sprawa niezależności sądów i trybunałów? Uważasz, że polityczne sterowanie sądami i nominowanie sędziów nie ma wpływu na twoje życie? Wyobraź sobie, że byłeś uczestnikiem wypadku samochodowego. Został spowodowany przez innego kierowcę, który w ostatniej chwili zmienił pas, zajeżdżając ci drogę i nie pozostawiając pola manewru, co mogą potwierdzić inni uczestnicy ruchu. Jego wysokiej klasy samochód został poważnie uszkodzony, obciąża cię bająńską sumą, by pokryć koszty naprawy, a policja wystawia ci wysoki mandat za spowodowanie wypadku. Nie przyjmujesz go, bo przecież jesteś niewinny, więc sprawa trafia na drogę sądową. Jak myślisz, jakie będziesz miał szanse na sprawiedliwy proces, jeśli kierowca ten okaże się kuzynem działacza rządzącej partii, od której zależy uposażenie, awans i dalsze sprawowanie urzędu przez sędziego? Masz pewność, że będzie na tyle heroiczny, by kierować się wyłącznie literą prawa i zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym? Bo to właśnie są niezależne od władzy sądy i niezawiśli sędziowie. Mają chronić nas, zwykłych obywateli, przed opresją ze strony władzy. Mają kierować się prawem, a nie lojalnością wynikającą z partyjnego nadania.